Rafał, jesteśmy przed kolejną rundą GSMP, tym razem w Limanowej. No i chciałbym, żebyś powiedział kilka słów o trasie, o nastawieniu i ogólnie o planach na ten weekend wyścigowy. Słuchaj, ta trasa dla nas jest, dla mnie jest nowa, bo tak naprawdę w zeszłym sezonie zaczęliśmy w ogóle jeździć w górach w Limanowej. No, można nazwać, że przejechaliśmy półtorej podjazdu, bo wtedy się niestety sprzęgło nam rozsypało. Aczkolwiek no, trochę pooglądałem onboardów. Trasa jest szybka, techniczna i taka na odwagę. Zobaczymy, jak to będzie. A pasują Ci takie trasy? Tak, pasują mi takie trasy. Zakręty są takie fajne, bo się otwierają, więc jest okej, okay, jest okej. Okay. Zanim tam się będziesz ubierał do końca, dobra? Thank you.
Jesteśmy po udanym dniu drugim w Limanowej. Jak się odnalazłeś w tym całym zamieszaniu organizacyjnym? Jak wynik, jak jazda? Jezu, organizacja dzisiaj, no to porażka. 3 godziny na dole, 2 godziny na górze, to jest no nie do pomyślenia. Jak się odnalazłem? No po pierwsze, nie było błędu z oponami, tak jak wczoraj po mokrym był slick i to był podstawowy błąd wczorajszego dnia. Dzisiaj na oponach deszczowych, no udało się drugie miejsce, o ile dobrze wiem, to w grupie i w klasie. Coś jeszcze udało ugrać, co mnie tutaj bardzo mile zaskoczył, organizator czy sponsor Magnety Marelli. Dowiedziałem się, jak zjechałem na dół, że dla najszybszego samochodu z grupy Fiata jest nagroda rzeczowa. Jestem sam do tej pory chyba w szoku. Jakieś tam działalność, jedna druga, no i działamy jakoś. HSZ, miejsce trzecie, Wojciech Koczewski, HSZ, oklask, idzie już do nas. Miejsce drugie, Rafał Szumiec, Lancia Delta, Wojtek jechał Subaru Legacy. I miejsce pierwsze, Piotr Ostrowski, BMW. Klasa HSZ. Wojciech Koczewski, Rafał Szumiec i Piotr Ostrowski. Najszybszego zawodnika startującego w tym wyścigu samochodem z grupy Fiata. Tym razem była to Lancia, fotel w częściach. Nie chcieliśmy go montować tutaj na scenie, bo nikt nie potrafi. To jest dość skomplikowana czynność. No, o ile fotele MP ma coś wspólnego z IKEA, to ja bym chciał. Gratuluję bardzo serdecznie nagrody, życzę miłego pracowania na tym foteliku. Tam jest pudło.